Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam cię bardzo serdecznie, zaczynamy sobie bitewką. 700 zł tutaj znalazłem jakiegoś właśnie Ancymona, który chciałby się zmierzyć oczywiście na case battle'kach, więc mówię, no dołączę tutaj, że tak powiem, zmierzymy się. No i póki co wychodzi mi to chyba najgorzej, bo 56 zł zaledwie. No nie jest to underdog, ale zobaczmy, bo może te skrzynki coś tu jeszcze zmienią, bo ja wiem, że właśnie ten Ancymon AWP Prince czasami spaść potrafi. I już nieraz widziałem na stronie, że ktoś go właśnie trafił. No ale tutaj Emily jakimś diglem pilotem poskładała dosłownie wszystkich. I no niestety bitwa zakończy się chyba zwycięstwem. Tutaj nasze już baseniary, że tak powiem, na emeryturze. No właśnie, ograła nas wszystkich. 1300 zł, witam bardzo serdecznie. Właśnie tutaj Prince trafiony przez kogoś. Tylko właśnie nie mogłem zobaczyć, z jakiej to skrzynki, bo tyle gości potem robił bitew, że już ten, że tak powiem, Prince zniknął z historii. Więc wyrzucamy sobie tutaj skrzynki Agent, napompowane. Również tutaj Allegiant, skrzynka, która często potrafi nam noże dawać. Skrzynka Bravo, niech będzie. Do tego Weapon Case i 2600 zł, koszt takiej bitwy. Wrzucamy oczywiście. Ja ci również przypomnę o konkursie na skinę. Jak chcesz wygrać, sub, dzwonek, łapa w górę pod filmem. Komentarzyk oczywiście napisz, dołącz na Discorda. Zapraszam cię swoją drogą tam na konkursy. Im większa aktywność na Discordzie będzie, no to tych konkursów będzie więcej i będą na lepsze skiny. No i oczywiście należy użyć kodu CROXY na CSGO skins. Jako są penaltnie jesteś, klikasz sobie zielony plusik, bądź logujesz się z linku z opisu i wpisujesz oczywiście kodzik CROXY przy Zwikes. 10% więcej ci oczywiście ten kod daje do każdej wpłaty. Możesz go dowoli używać przed każdą wpłatą. No i oczywiście skrzyneczka na start za free od wuja dla ciebie. A tutaj 26 zł kosztuje tylko ten skin. No myślałem, że tak stówkę co najmniej, ale tak w sumie no mocno taki basicowy trochę ten skin, nie? W sensie, no jakbyś postawił obok siebie, dajmy na to Terro z Miraża, to właśnie postawiłbyś jednego właśnie klasycznego i jednego właśnie tego. No tak dosyć podobnie, więc no rozumiem troszkę tą cenę, że taka nie za dużo, ale właśnie USP Business Class, no jego tutaj doskonale zrozumiałem, jak tutaj jest jego duża wartość po ostatnich bitwach, ale myślałem szczerze, że to będą 400, więc nie wiem skąd mi się to uroiło, ale prowadzimy, tak? Prowadzimy różnicą jakieś 60 zł, więc jest, ojejku, AWP Asimov, to jest 400 zł na szczęście tylko. Nie jest to wersja najdroższa i najlepsza, jakiś field tested, więc no jest tutaj jeszcze to do zrobienia, tak? Skrzynka kolejna podboostowana tutaj. Essentials, no. Zobaczmy. No nie, no i to już jest właśnie jakiś field tested albo well worn, ale to jest 500 zł. I skrzynki Bravo teraz lecą. Jeżeli z tego udałoby nam się Fire Serpenta trafić, no to naprawdę aż bym sobie zaklaskał. Ale zobaczmy, jest MK tutaj, Zirka 200 zł. Kolejna skrzynka, brawo, te skiny trochę kosztują, trochę kosztuje grafit. 700 zł, okej, okay. Nie jest to Fire Serpent, ale również jest to fajny zastrzyk dla nas. Na skrzynki Weapon teraz, z oczywiście nożami. Zobaczmy, jest Glock, to jest 500, 1300, no tak, no to jest Glock przecież Dragon Tattoo. Jeszcze w stat tracku, więc bitwa jak najbardziej tutaj wygrana. Oponent skasowany, tak, no tutaj deklasacja się stała. 5000 zł, ostatnio udało nam się w ogóle Case Hardened zatrafić jakiś czas temu, więc naprawdę też się ładnie wtedy popisały te skrzynki. Luxurious, 3 sztuki, Glovesy 2 podboostowane, do tego Anarchia również naboostowana i no z 3 skrzynki Beast i coś takiego bym zrobił. 5500, bitwa oczywiście stworzona, zobaczymy skrzynki Luxurious, jak nam oczywiście na nich pójdzie, bo dawno ich nie otwierałem. Gold Arabeska do trafienia, a tutaj oczywiście z Glovesów najdroższa para rękawic za prawie 50 tysięcy złotych. Są to te czerwone rękawiczki oczywiście Crimson Kimono, które no naprawdę są śliczne. Jestem w stanie zrozumieć tą cenę, ale nie jestem w stanie zrozumieć, czemu skrzynka Luxurious tak samo nie chce mi nic dać, jak jakiś czas temu, jak ją otwierałem. Skrzynka Gloves, pięknie, 1500 zł z takiej skrzynki,
A chociaż nie, no czekaj, 1100 to w sumie już takie lepsze rękawiczki powinny być na porządku dziennym, ale okej, okay, mamy kosy z Anarchii 3370, no już jakoś wracamy, kosa dla nas to jest 857, Stained, myślę, że to Damascus Steel, tak szczerze, jest kolejna kosa, patrz jak Anarchia ciśnie tutaj, już 5 koła stary, 5 koła w skinach dla nas, a zaczynają się teraz skrzynki Beast, jest... Hyper Beast dla nas, AOP Neo Noir dla oponenta, USP Kill Confer dla nas, 370 Minimal Wear, bardzo tutaj ładnie. No i ostatnia teraz podboostowana, no jeszcze emeczka tutaj Princeton, więc naprawdę bardzo ładnie. Ta bitewka dla nas się rozegrała, 10 tysięcy złotych, naprawdę fantastycznie. Ale co ja tu zrobiłem, ja już nie chcę tej skrzynki, ja to sobie usunę, zostawię tylko te luksuriosy i wrzucę sobie tak jeszcze na zachętę. Te luksuriosy troszkę podboostowane w sztukach, dajmy na to 5400 zł koszt teraz takiej bitwy, więc wrzucamy oczywiście bota, wrzucimy sobie Emilkę, bo dawno się z nią nie pizgaliśmy i się trochę tutaj stęskniliśmy chyba, więc mam nadzieję, że no tutaj da mi zarobić, tak, na ten oczywiście, na to stare spotkanie starych, znaczy spotkanie starych znajomych, może tak. Jest kałak Asimov dla nas, 144 zł. Lecimy dalej, tam digielek ładny się pokazał, mógłby tutaj spaść, nie mówię, że nie. 553 zł łącznie dla nas, więc zobaczymy jak nam pójdzie dalej. Te rękawice byłyby spoko, bo też coś tam kosztują, chyba z ponad kafla. Zobaczmy, teraz się zaczynają podboostowane, jeszcze trzy takie skrzynki przed nami, więc no ja wielka dalej, tak go z tyłu głowy gdzieś mam tego Fenka Foxa, 1300 zł, no fajnie by było jednak zakończyć tą bitwę z jakimś większym profitem, niżeli jakieś 2500 zł z bitwy, która kosztowała 5400, ale no marzenia ściętej głowy chyba, tak, 300 zł kałach Inter... No, pamiątka rodzinna po polsku po prostu, tak? Bardzo śliczny kałak swoją drogą, posiadam dumnie z Pirate Swap'a oczywiście, tak? Gdzie z kodem Crocs i 35% więcej oczywiście możecie sobie do wpłaty zyskać i oczywiście możecie też tam sprzedać skiny. I tak samo 35% więcej zyskać i skrzynka króla teraz. Trzy takie bota wrzucamy i liczymy oczywiście, że pójdzie nam jak najlepiej, tak? 5670 zł oczywiście koszt całkowity tej bitwy. Jesteśmy w tym momencie, w sumie nie wiem ile miałem pieniędzy na starcie filmu, więc uznajmy, że nie jesteśmy chyba jakoś stratni dużo, tak mi się wydaje bynajmniej. Zobaczmy, gorilla. Nic fenomenalnego, tak szczerze, szczególnie, że MK tutaj dla nas, no w podobnej cenie, rękawice za 800, nie są to Crimson Kimono, ale trzeba docenić to, co się ma, tak? Doceniam też tego Falchiona bardzo, bo jest to, no 1000 nawet złotych, chciałem powiedzieć, że jest 600, ale no jest 1000. I ostatnia skrzynia i chyba wygraliśmy na pewno. I tutaj 600-400, no tak się zastanawiałem przez chwilę, czy na pewno chociaż tutaj z tej skrzynki zarobimy, tak? Ale zobaczmy, tutaj Marek Marucha zaproponować skrzynkę Death Case i skrzynkę Beast Case, 70 zł dla nas, ale jest to Underdog, no tak, a już się tutaj cieszyłem, no ale no właśnie, no i nas opierdzielił chyba mocno, wygrał sobie lep 540 zł, no właśnie, dobra, no to chyba trzeba stworzyć coś tutaj, zróbmy tak, jakoś bardzo bym chciał, żeby, aha, no bo to kosztuje tyle samo, no tak, panie prowadzący, ale ty jesteś naprawdę, jestem specjalny jakiś, dobra, to wrzućmy coś takiego, no mocarze sami, tak, bardzo tutaj mocne skrzynki, ametysty pod boostowane, do tego gemstone'y i oczywiście na koniec skrzynka z ulepszonymi tutaj nożami Supreme, więc zobaczmy, pierwsze otwarcie podboostowane i tutaj skrzynki zapodaje dla Alexa tutaj już prawie 1000 zł, jeśli chodzi oczywiście o ultrafiolet, ale ultrafiolet również dla nas, jest to ultrafiolet w Factory New i jest to przede wszystkim karambit, ale spokojnie, bo są to jeszcze droższe skiny, jak na przykład Butterfly, Szafir, więc jeszcze się nie będę przedwcześnie cieszył, że tutaj udało mi się zdobyć skina za 7400, ale zobaczmy, lecimy dalej, ja tutaj już wierzę, że... O! I to jest to! To jest właśnie to, o czym mówię. I zobacz, w tym momencie bitwa już zwrócona, a tutaj jeszcze trzy skrzynki zostały. Mamy 14 tysięcy ponad koła złotych. 14 tysięcy koła ponad złotych. Panie prowadzący, co ty mówisz? Lecimy dalej. Zobaczmy, ostatnia skrzynia i tu się już nic złego dla nas nie wydarzy. 22 tysiące, dziękuję serdecznie, tak się oczywiście robi profit, a jak ty chcesz zrobić profit, użyj sobie kodu Croxy, logicznie z linku zapisu, bądź klikasz oczywiście tutaj i wpisujesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x, 10% więcej zyskujesz do wpłaty, no i oczywiście skrzyneczka na start za free, jak oczywiście nie używałeś jeszcze kodu. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, siema!